Raju, nawet zostawiła otwartą szufladę. Zamknę ją. Co tam znajdziesz? Co? A oj? Hej, Akari. Niełatwo powiedzieć to komuś, kto pomaga ci się uczyć, ale... Mogłabyś trochę ogarnąć swój pokój? Kto się tym przejmuje? Zresztą planowałam ogarnąć wszystko za jednym zamachem, więc zostawmy to. W każdym razie, jak przygotowania? Jeżeli nie łapiesz, mogę zacząć od początku. Tak, w porządku. Powinnam być w stanie poradzić sobie z jutrzejszym quizem. Właśnie ratujesz mi życie. Dlaczego to ja muszę być twoim nauczycielem? Gdybyś uczyła się od samego początku... A czego się spodziewałaś? Byłam zbyt zajęta przygotowywaniem się do Festiwalu Kultury, by się uczyć. No i w efekcie nasza gazetka szkolna była wyjątkowym wydarzeniem na Festiwalu Kultury. Mam sporo materiału o festiwalu, więc lepiej skupię się na specjalnym artykule. No i przez te terminy egzaminów w przyszłym miesiącu nie będę miała czasu aż do przerwy zimowej. A cóż, powodzenia. Śledztwo nad sumę się skończyło, więc lepiej pokaż nauczycielom, że teraz odwalasz uczciwą robotę w klubie. Wystarczy nauki? W takim razie dorwij mi jakieś przekąski. Przyniosę coś. Jej, dzięki! Dobrze widzieć, że one się dalej przyjaźnią. Ale Raju, tutaj jest taki burdel. Lenistwo też ma swoje limity. Raju, nawet zostawiła otwartą szufladę. Zamknę ją. Co tam znajdziesz? Co? A oj? Przepraszam, nie znalazłam niczego przyzwoitego w domu. Masz ochotę pójść na kawę? A, przepraszam. Coś sobie właśnie przypomniałam i muszę to zrobić. Idę. O, naprawdę? Mam odprowadzić cię na stację? W porządku. Muszę szybko wracać, więc przepraszam. Nie, to nie było podejrzane. Nie, nie, ani trochę. Co ty tam znalazłaś? Nic nie poradzę na to, że jestem ciekawa, więc zrobiłam zdjęcie. To jest... Listy Natsume i Hahagi. Całkiem sporo. Dlaczego Akari je trzyma? Co? Chiori, wydawałaś się zajęta, więc wysłałam ci kilka listów. Czy w ogóle je przeczytałaś? Będę szczęśliwa, jeżeli mi odpowiesz. Egzaminy już wkrótce. Jeżeli chcesz, możemy razem się pouczyć. Będę czekała na twoją odpowiedź. Koncert w końcu się zakończył. Robiłam solówkę do jednej z piosenek i byłam super zdenerwowana. Nie sądzę, bym pasowała do tego solo. Miyaki była tak dobra jak zawsze. Powinnaś następnym razem przyjść i mnie posłuchać, Midori. Ja będę bardziej się starać, jeżeli to zrobisz. A przy okazji chciałam zapytać, czy coś się kłopocze? Wydawałaś się przygnębiona. I ten brak listów. Czy coś dzieje się w twojej głowie? Teraz. Ale ona... Ohoho, chwila, bo teraz tak się zastanawiam. Czy Ape zabierała te listy? W sensie obie twierdzą, że nie dostają listów, chyba że teraz coś źle rozumiem i ona potem je znalazła, ale... Skoro je ma, to może znaczyć, że poprosiła Hahagi, by jej... Nie dała. Ale czy jest jakiś możliwy powód? Nasze śledztwo nad sumę się skończyło, więc nie było takiej potrzeby. Zresztą, czy to nie Akari mówiła, że to bez sensu próbować zrozumieć, co dzieje się w cudzej głowie? Więc co te listy dla niej znaczą? Powinnam ją zapytać, ale... Dlaczego niczego mi nie powiedziała? Zwykle mówi mi o takich rzeczach. Pytanie Akari o coś, o czym nie powiedziała mi osobiście, to wydaje się przerażające. Na pewno miała jakiś powód, by o tym nie mówić, więc... Nie powinnam teraz o tym myśleć. Jutro zapytam Akari. Na pewno jest jakiś powód i jestem pewna, że mi powie. W
porządku, a teraz do domu. Nie podoba mi się to. Pora klubowa. No i wciąż nie zapytałam Akari. Muszę podjąć ten temat wkrótce. Akari, ach, a oj. Wybacz, ale dzisiaj idę do domu. Nie pomogę ci z artykułem. Ha? Czyżby? Widziałaś mój pokój, prawda? Myślę, że powinnam dzisiaj posprzątać. Będę kupować i sprzedawać rzeczy, więc to pewnie potrwa parę dni. I przez to nie będę w stanie towarzyszyć ci w szkole przez jakiś czas. Powodzenia. Ona wie. To jest za mądra laska. Ona jak nic się zorientowała. Aha, okej. Nic mi nie będzie, ale... Wiesz... Jesteś moją specjalną korespondentką w końcu. Śledztwo na Tsumę się skończyło, więc na razie możesz iść. Więc nawet nie próbuj mi mówić, że nie musisz. Dam sobie radę. Powodzenia ze sprzątaniem, Akari. O, tak? Dzięki. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cholera! Znowu straciłam okazję. Może powinnam do niej napisać na social mediach? Nie, chciałabym o tym porozmawiać osobiście. Okej, skoro Zakari nie wypaliło, spróbuję zapytać Hahagi. I tak jestem ciekawa, jak sobie radzi. Najpewniej znowu została po szkole. Muszę jej poszukać i zapytać, dlaczego dała Akari te listy. Dobra. Ja tu nie mam żadnego przepytywania. Na razie nie, mam nadzieję. Ale... Ej, bo ja bym zapisała. Tu? Tu zwykle się kitrała, nie? Albo tu? Albo, chociaż to przerażające, ale może tu? Nie? O! Hahagi od jakiegoś czasu nie przychodzi do szkoły. Co? Od jak dawna? Od początku listopada. Wygląda na to, że nie pojawiła się nawet na Festiwalu Kultury. Ale nie mam pojęcia, co się stało. Rozmawiałyśmy z nią 31 października. Dzisiaj jest 16 listopada. Nie przyszła do szkoły od tego czasu? Nie może być. Muszę z nią porozmawiać. Jak się z nią skontaktować? Ona nie ma Facebooka ani nic, prawda? Jakiegoś maila? O, może Kamata będzie miała do niej jakiś kontakt. W końcu się przyjaźniły. Kamata i te dwie inne? Kto wie? Rozejrzyj się? To bez żartów. Już pamiętam, czemu kocham tę grę. Całym serduszkiem. W każdym razie to nie jest dziwne, że ona nie przychodzi. Jakby... O, witam. Kamata! Hej. Chciałam porozmawiać z Hahagi. Znacie jakiś dobry sposób? Macie jej numer telefonu czy coś? Nie mamy. Nie miałyśmy kontaktu. Nawet wcześniej. Rozmawiałyśmy tylko w szkole. Łapię. Przepraszam, że tak nagle pytam. Oe? Czy to, co mówią o tym, że Hahagi zepchnęła Natsumę z dachu, to prawda? Co? Gdzie byście to słyszały? To plotka, która krąży od jakiegoś czasu. Nie słyszałaś o niej, Oe? Najpierw była plotka, że Natsumę sama się zabiła, nie? Nagle nauczyciele zaczęli mówić, że jej śmierć była wypadkiem, mimo że nie mówili takich rzeczy wcześniej. Odkąd zaczęli tak opowiadać, Hahagi przestała przychodzić do szkoły. To trochę za dużo, by dopiero teraz zacząć odczuwać szok po stracie swojej przyjaciółki, prawda? Więc ludzie zaczęli podejrzewać, że skoro to nie jest wypadek, ktoś musiał ją zepchnąć. Plotki zaczęły się o tym, że to Hahagi za tym stoi i wtedy przestała przychodzić do szkoły. Oe, czy myślisz, że Hahagi zabiła Natsumę? Nie! To bezsensowne plotki! To jest nonsens! Totalnie, prawda? Dzięki Bogu! Cieszę się, że też tak uważasz. Zbliżyłyśmy się do Hahagi tylko na chwilę, ale wiemy, że nie jest tym typem dziewczyny, który zrobiłby coś takiego.
Więc te okrutne plotki naprawdę nas frustrują. Chciałyśmy im zaprzeczyć, ale kłopotałyśmy Hahagi swoją obecnością wcześniej, więc czujemy się niepewnie, robiąc coś tak samolubnego. Oe, zamierzasz z nią porozmawiać, prawda? Jeżeli ona wie o tych plotkach, możesz jej powiedzieć, że nie wszyscy w nie wierzą? Po prostu nie chciałyśmy robić niczego na własną rękę. Nauczyły się czegoś. Rozumiem. Dobra, tylko co teraz? Nie mam pojęcia, jak się z nią skontaktować bez e-maila albo jakiegoś social medium, więc co powinnam zrobić? Zaraz, chwileczkę. Czy nie było dziewczyny, która powiedziała, że mieszka w tym samym budynku co ona? Kto to był? Przeklikałam! O, właśnie, o co chodzi? Shimamoto, ty żyjesz w tym samym miejscu co Hahagi, prawda? Możesz mi powiedzieć, gdzie to jest? Okej, więc mamy adres. 10 minut od stacji. Znalazłam go. Okej, dziękuję za pomoc. To co, wychodzimy ze szkoły, nie? Mhm. No jest! Wow, dobrze, że to nie jest apartament z zamykanymi drzwiami. Ale nie każecie mi teraz szukać tutaj, prawda? O, myśl, dobrze, sprawdzaj skrzynki. Jest! 405. Przyszłam tutaj, by porozmawiać z Hahagi, ale tak o tym myślę, jej rodzice to chyba zła wiadomość? Jeżeli nie będę ostrożna, co jeżeli poskarżą się w szkole? Muszę wymyślić jakąś wymówkę, by spotkać się z Hahagi. Jest źle. Muszę coś sama wymyślić. W takich momentach potrzebuję Akari. Cóż, nieważne. Muszę się z nią spotkać i porozmawiać, więc raczej nie skończę się na krzykach. Po prostu postawmy na szczerość. Niedobrze. A oj, ty i szczerość. Nikogo nie ma w domu? Po tym, jak przeszłam całą tę drogę, ale Hahagi nie przychodzi do szkoły. Musi być w domu. Halo? Hahagi, jesteś tam? Midori! Midori, jesteś tam? To ja! Oe! Nie ma odpowiedzi. O cóż, spróbuję kiedy indziej. Haha! O co chodzi? Chciałam o czymś porozmawiać. Wygląda mizernie. Czy te plotki to jedyny powód, dla którego nie przychodzi do szkoły? Hahagi, dlaczego nie przychodzisz do szkoły? Słyszałam, że nie było cię tam od początku listopada. Słyszałam o tych plotkach i sądzę, że są okropne, ale nie ma powodu, żebyś się ukrywała. To musi być bolesne, kiedy ktoś obwinia cię o śmierć Natsume, skoro to był wypadek. Też bym nie chciała przychodzić do szkoły. Musisz stawić temu czoła, ponieważ nie zrobiłaś niczego złego, Hahagi. Będę u twojego boku, jeżeli tego potrzebujesz. To moja odpowiedzialność, jako osoby, która odkryła prawdę. Więc w istocie plotki się pojawiły. Nawet jeżeli się tego spodziewałam... He? Więc to nie z tego powodu nie przychodzisz? Nie, nie przychodzę, bo już nie mam powodu. Rzuciłam szkołę. He? Rzuciłaś? Przenoszę się do szkoły zdalnej od przyszłego miesiąca. Jako, że jestem na trzecim roku, i tak będę skupiać się na nauce do egzaminów. Jak długo jestem w stanie zdać, to w porządku. Słyszałam, że twoja mama jest dość ostra, Hahagi. Masz jej zgodę? Była wściekła, ale o dziwo się zgodziła. A może raczej poddała się. Zaczęłam tę szkołę z powodu mojej matki, a jednak zostałam zamieszana w sprawę śmierci osoby. Żeby było jasne, zdecydowałam się na transfer z własnej woli. Kiedy zdecydowałam się opowiedzieć wam dwóm,
Co stało się tamtego wieczora, miałam dwie opcje, co zrobić później. Pierwsza opcja nie wypaliła, więc zdecydowałam się na drugą. Nie byłabym w stanie znieść przebywania w miejscu pełnym tak wielu wspomnień o Shiori, więc zmieniam szkołę. To nie jest twoja wina, więc nie rób takiej miny. Jeżeli opuszczenie szkoły to była twoja decyzja, Hahagi, dlaczego jesteś taka mizerna? Nie jestem w stanie tak szybko dojść do siebie. Przypominam, że jestem kimś, kto próbował skoczyć z dachu parę tygodni temu, pamiętasz? Tak, racja. Kiedy zostaję sama w domu, utykam tymi wszystkimi myślami o Shiori, o tym, jak bardzo chcę z nią porozmawiać, gdyby tylko była inna droga, byśmy mogły się spotkać. A może nawet o tym, że byłoby lepiej, gdyby Shiori dalej mnie nie lubiła. I tylko żal krąży po mojej głowie. I im dłużej to rozważam, tym jaśniejsza staje się jedna rzecz. Właśnie straciłam kogoś, kogo nie da się zastąpić. Zawsze przy tym kończę, nieważne jak długo się zastanawiam. I to się nie zmienia i wciąż boli. Pewnie dlatego wyglądam mizernie, ale niczego z tym nie zrobię, więc... hej, skąd ta pewność, że Natsume cię nie lubiła? To jest dla mnie jasne, odkąd słyszałam, jak wy dwie rozmawiałyście na dachu, ale naprawdę, może Natsume wcale cię nie lubiła? Jasno powiedziała, że chce zostać twoją przyjaciółką, prawda? Więc dlaczego nie możesz jej uwierzyć? Nawet ta rzecz, którą Natsume przed tobą ukrywała, powiedziała, że robi to dla twojego dobra i że opowie ci o wszystkim, kiedy to się wyjaśni. Po prostu się zastanawiam, dlaczego tak bardzo wątpisz w uczucia Natsume. Czy jest jakiś powód? Tak jak wiesz, Oe, zwykle porozumiewałyśmy się poprzez listy. Pomijając to spotkanie na dachu. Normalni ludzie pewnie skorzystaliby z social mediów albo maila. Ale moi rodzice nie pozwalają mi mieć telefonu, powtarzając, że uczeń go nie potrzebuje. Shiori zaczęła żartować na ten temat. Bądźmy przyjaciółmi od pióra. To może być zabawne i takie retro, wiesz? I na początku pomyślałam... listy w tych czasach? Ale to zaczęło być naprawdę zabawne, by pisać do Shiori. Nie jestem dobra w mówieniu, więc... dużo prościej było mi przekazywać moje uczucia poprzez listy. Jakie to jest dla mnie znajome. Wymiana listów z Shiori była dla mnie bardzo cenna. Mogłam do nich wielokrotnie wracać i je czytać. Ale... z jakiegoś powodu Shiori przestała odpowiadać. Zachowywała się jak zawsze, kiedy byłyśmy razem. Albo gdy spotykałyśmy się na dachu. A jednak ignorowała moje listy. Jestem pewna, że powinnam ją o to zapytać, kiedy spotykałyśmy się na dachu. Ale jakoś nie potrafiłam podjąć tego tematu. Jeżeli nie robiła tego, bo była mi obojętna, sądziłam, że taki nacisk sprawi, że tylko bardziej mnie znienawidzi. I nie mogłam zmusić się, żeby się poddać, więc wciąż wysyłałam listy. Ale koniec końców i tak nie dostawałam odpowiedzi. Kiedy dostałam ostateczny list Shiori, byłam zaskoczona, że to stało się po takim czasie. Ale w głębi duszy cieszyłam się. Przez te listy nie jestem w stanie dłużej spotykać się z Shiori. Shiori i ja byłyśmy dobrymi przyjaciółkami. Pozornie przynajmniej. Ale nie mogę przestać się kłopotać listami, na które nie odpowiedziała. Już nie mogę wierzyć w słowa Shiori. Nie potrafię nawet wierzyć w to, co powiedziała mi tamtej nocy o byciu przyjaciółmi. Wciąż nie potrafię. Oe, czy coś jest nie tak? Hahagi, mogę cię o coś zapytać? Czy widziałaś się z Akari od dnia, w którym rozmawiałyśmy na dachu? Abe? Nie, nie spotkałam nikogo ze szkoły. Rozumiem. Jest coś jeszcze, o czym chciałabyś porozmawiać, Oe? Nie, jest w porządku. Cóż...
Dziękuję za to, co zrobiłaś. Wątpię, byśmy się jeszcze zobaczyły, ale... Dbaj o siebie. Do widzenia. Przekaż moje pozdrowienia, Abe. Ho, ho, ho! Ho! Coś jest nie tak. Natsuma przestała odpowiadać na listy Hahagi. Ale jeżeli wspomnienia Hahagi są poprawne, te dwie powiedziały to sobie na dachu. Powiedziałaś, że chcesz porozmawiać. Czy nie mogłaś napisać mi o tym w liście? Pisanie o tym w liście jest... Cóż, to nie zadziała, wiesz? Czułabym się bardzo źle, gdybym nie dostała odpowiedzi. Osobiście już nie mogę tego znieść. Ta odpowiedź Natsuma to nie brzmiało jak słowa kogoś, kto mógłby zignorować list i pozostawić go bez odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, coś takiego mogłoby wyjść od osoby, która sama nie dostała odpowiedzi, a to oznacza... Natsuma była taka sama jak Hahagi. Wysyłała listy i nie dostawała odpowiedzi. Coś spowodowało, że listy nie dotarły do odpowiednich osób. A one nawet się nie zorientowały. A tym czymś jest... Hahagi nie spotkała się z Akari od dnia, w którym widziały się na dachu. Co oznacza, że to niemożliwe, żeby Akari dostała tę listę od Hahagi. Okej. Akari nie dostała ich od Hahagi. Sama je zdobyła. Szafeczki, których używały do wymiany listów, nie są zamykane. To byłoby bardzo proste dostać się do nich, gdyby ktoś chciał. Nie wiem, dokąd to zmierza, ale Akari zebrała te listy bez wiedzy tej dwójki. Chociaż to nie oznacza, że ona zdobyła te listy, kiedy Natsume żyła. To niemożliwe, prawda? W każdym razie Akari wiedziała o ich relacji i o tym, że wymieniały listy, zanim w ogóle zaczęłyśmy śledztwo. A jednak niczego mi nie powiedziała. Nie rozumiem, dlaczego Akari mi nie powiedziała. Co ona ukrywa? Dlaczego Akari miałaby kraść te listy? Z jakiego powodu? Co ona próbuje zrobić? Jakie powiązanie miała Akari z Natsume? Pytałam wiele ludzi o to, jak byli połączeni z Natsume, ale teraz o tym myślę, nigdy nie zapytałam Akari. To prawda, Akari przemilczała coś ważnego, ale to nie jest największy problem. Koniec końców będziesz zadowolona, kiedy dostaniesz rezultat, który ci podpasuje, ale to nie będzie prawda. Interpretowałam zachowanie Akari w sposób, który mi odpowiadał. Ale to było błędne przez cały ten czas. Przekonywałam samą siebie, że Akari jest taka sama jak ja, że nie była blisko z Natsume, więc nie mogła znać szczegółów. Gdybym tak się nie pomyliła, gdybym poprosiła Akari o odpowiedzi, może teraz wszystko byłoby inne. Zgadza się. Poznałam prawdę o śmierci Natsume. Ale wciąż nie mogę pozbyć się wrażenia, że zostały rzeczy bez wyjaśnienia. Wciąż nie mam pojęcia, co myślała sobie Natsume. Nie wdrążyłam się również w okoliczności, w jaki sposób ludzie zostali z nią połączeni. Teraz o tym myślę, że wciąż zostały pewne fragmenty informacji, które zebrałam podczas śledztwa, a raczej rzeczy, które nie pasowały. Sortowałam te informacje kilka razy, ale... Skupiłam się na tym, co najważniejsze. Kategoryzowałam je na te, które są przydatne i nieprzydatne, bazując na moich przekonaniach, tak jak powiedziała Akari. Stąd ta niepewność. Osiągnąłam swój główny cel, ale to wciąż nie jest wszystko.
Jeżeli przeczytam pamiętnik Natsume, z pewnością dowiem się wszystkiego i poczuję się usatysfakcjonowana, ha? Nie, nie mogę. Zdecydowałam, że nie będę go czytać. Mogę co najwyżej poprosić Akari, żeby mi powiedziała. Co ukrywa, jeśli chodzi o Natsume? Dlaczego ukradła te listy? Ale najpierw... muszę wznowić swoje śledztwo Natsume. Aż poczuję satysfakcję. Świadomość, że ona coś ukrywa, sprawia, że już nie mogę polegać na Akari. Muszę to sprawdzić sama. Póki nie poczuję satysfakcji, zapytam Akari o Natsume. Sprawię, że powie mi prawdę. Do tego czasu nie mogę sprawić, by Akari coś zauważyła. Śledztwo Natsume powinno być już zakończone. Będzie dobrze. Mogę dać sobie z tym radę sama. Zawsze zdobywam swoje materiały sama, więc... zresztą... mam już trochę doświadczenia. Będzie dobrze, jestem pewna.